Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który włamał się do sklepu na rynku w Lesznie. Sprawcą okazał się 41-letni mieszkaniec miasta. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, sprawca siłowo wypchnął drzwi wejściowe, uszkadzając je, a następnie z wnętrza sklepu ukradł papierosy oraz alkohole różnych marek, warte ponad 1000 zł. Mężczyzna został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 41-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.